One, two, three. Sportowa energia. Przedstawimy Wam wywiad z młodym, naprawdę utalentowanym sportowcem oraz maturzystą. Naszym rozmówcą będzie Michał Mucha. Obecnie zajmujesz się kolarstwem, ale wiemy, że wcześniej zajmowałeś się bieganiem. Jak zaczęła się Twoja przygoda z biegami? W 2014 roku, czyli w trzeciej klasie gimnazjum, kiedy byłem na wolontariacie Krakowia Maraton, jak podawałem sobie tę wodę i tak stwierdziłem, ja też tak chcę biegać, chcę tak poczuć te emocje. No i tak zacząłem tam w weekendy sobie biegać, tam 2 kilometry na przykład, co weekend. No i później w międzyszkolnych zawodach tam gimnazjalnych wziąłem udział, wygrałem i wtedy zacząłem już coraz zwiększać intensywność, wydłużać dystans. W końcu doszedłem do takiego wniosku, że no, nic już sam nie wymyślę, a te treningi jakoś nie przynoszą mi większych korzyści. Chodzi o treningi indywidualne. Tak, postanowiłem poszukać sobie klubu. Miałem do wyboru WKS Wawel w Krakowie i AZS AWF Kraków. No i wybrałem AZS AWF Kraków. Jakby mieli najlepsze zaplecze, a już wcześniej byłem związany z AZS-em, więc tak dołączyłem do klubu i byłem w nim 2,5 roku. Nadeszła pandemia koronawirusa. No nie można było wychodzić, bo były takie obostrzenia, że pracy nie można się poruszać. No i nie mogliśmy właściwie biegać. Sezon był właściwie już taki stracony. Postanowiliśmy z rodzicem zakupić trenażer rowerowy, żeby coś się ruszać, bo rower dostałem na urodziny szosowy. Zacząłem jeździć na trenażerze. Jeszcze wcześniej w lutym jeździłem na rowerze, tak się wciągnąłem, że właściwie często jakoś zastępowałem sobie rower na przykład bieganiem. No nie było to zbyt dobre. Tak doszedłem do wniosku po dłuższym czasie, że jednak ten rower do mnie bardziej przemawia. Porzuciłem bieganie, zwłaszcza, że teraz nie wiadomo, czy będzie się dało startować, czy nie, a na rowerze po prostu nie ma żadnych ograniczeń. Rezygnując, to miałem takie założenie, że właśnie do matury rezygnuję z biegania, później zobaczymy, no ale na 80% już raczej nie wrócę do biegania takiego wysokim po pierwsze poziomie i na poziomie, jakby to powiedzieć, no tak zwanym profesjonalizmie. Jaka jest taka uogólniona częstotliwość treningów i czy ich intensywność może odstraszyć osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z bieganiem? Intensywność treningów jest jakby dostosowana do potrzeb każdego. Jak ktoś zaczyna bieganie, no to nie może sugerować się jakimś mistrzem olimpijskim, który, nie wiem, trenuje 2-3 razy dziennie. No intensywność na, nie wiem, na poziomie wojewódzkim jest przeważnie, no 7 dni w tygodniu. Zależy też, w jakim jesteśmy okresie. Profesjonaliści, tacy po świecie jeżdżą i biegają, to na przykład ich dzień to wygląda, że wstają i robią 30 kilometrów, później wracają, jedzą śniadanie, idą na przykład na jakieś interwały na stadion, tak? No i później wracają, jedzą coś, albo mają masaże, albo jeszcze robią jakieś rozbieganie na koniec dnia. Nie można patrzeć na innych i sugerować się tym, no bo to jest w ogóle inny stopień wytrenowania i trzeba to stopniowo robić. Nie ma co się zrażać intensywnością. Jak często zdarzają się jakieś kontuzje i urazy i z czego one głównie wynikają? W bieganiu, przynajmniej na bieżni, jest o tyle problem, że na bieżni biega się szybko, tak? Biega się w kolcach, które wbijają się w tartan i po prostu jakby nie traci się tej energii, którą się wkłada w krok, tylko po prostu jest bezpośrednie prawie przełożenie. Przeróżne mogą być sytuacje, że jest start, jest przepychanka, bo zawsze na pierwszych metrach jest walka o te pozycje, bo się zaczyna wiraż na przykład. Jest walka. Są różne sytuacje, że jeden drugiemu nadepnie kolcem stopę, no i jest nieszczęście, tak? Jeśli chodzi o bezpośrednią przyczynę kontuzji, no to najczęściej to jest po prostu źle dobrana intensywność, rodzaj treningu do stanu zawodnika, albo zła rozgrzewka po prostu. Czasami miałem takie problemy, że miałem właśnie jakieś źle się rozciągałem przed treningiem, albo czasami się nie rozgrzewałem, bo też ta rozgrzewka do różnych jednostek treningowych ma inny czas, tak? No to wszystko zależy od szczęścia, nieszczęścia, tak? Nagle może się pojawić i na przykład może się długo utrzymywać, także niektórzy kończą karierę przez taką kontuzję. No najczęstszym problemem wśród biegaczy, no to są kolana, tak? Źle dobrane buty, za duże bieganie na danej powierzchni, inaczej się biega na asfalcie, inaczej na kostce brukowej, inaczej na tartanie, inaczej po trawie. Najwięcej
zasadzie powinno się na trawie biegać, bo jest miękka, chociaż to też jest różnie, bo trawa jest nierówna i po prostu łatwo można sobie jakoś wykrzywić stopę, więc to jest zależne od wielu czynników. Co warto na początek kupić i jakie wiążą się z tym wszystkim koszty? Sprzęt na takim początkującym etapie, no to nie ma jakiegoś większego znaczenia, można praktycznie w każdych butach. Najlepiej się zaopatrzyć w buty typowo do biegania, tak? Czyli jakieś miękkie buty, sprężyste, no i przede wszystkim wygodne, tak? Bo wygodne buty to jest przyjemność z biegania, więc trzeba po pierwsze dobrać dobre buty. Można wyróżnić dwie techniki biegania, tak? Czyli mamy technikę z pięty, tak? Atakujemy podłoże piętą. Możemy wyróżnić metodę biegania ze śródstopia, czyli pierwsze, co dotyka podłoża, to nasze śródstopie. To jest technika najbardziej efektywna, tak? Nie tracimy zbędnej energii na przetaczanie stopy po podłożu, tylko po prostu bezpośrednio ze śródstopia atakujemy i od razu się z niego wybijamy. Buty możemy wyróżnić właśnie dla tych, co biegają spięty i dla tych, co ze śródstopia. Przeróżne są grubości buta, bo to też ma znaczenie. Teraz właśnie wszedł taka jakby technologia do tych butów, że im grubszy but, tym lepszy, bo więcej zwraca energii zawodnikowi. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna wprowadziła ograniczenie do butów, że mamy ograniczenia co do grubości buta na danej powierzchni, co do konstrukcji tego buta, tak? Bo teraz wprowadzili taką technologię, że po prostu bardzo dobrze wspomaga biegacza, aż za dobrze, tak? Obostrzenia to się głównie dotyczą grubości podeszwy i ile może być wkładek karbonowych, czyli materiał, który jest najlżejszy, najlepiej zwraca energię. No i w ostatnim czasie przykładowo firma Nike w swoich prototypowych butach zrobiła taką grubą podeszwę i włożyła dwie płytki karbonowe, które działały na zasadzie sprężyny. Tak wspomagało biegacza, że podczas łamania 2 godzin w maratonie zaszczędziło 8 minut biegu, więc to nie jest już jakiś wymysł, żeby przyciągnąć klientów, tylko po prostu pracowano nad tym, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. To jest koszt z rzędu ponad 1000 zł za buty takiego typu. No ale dla amatora buty startowe to 600 zł to jest takie max. Buty treningowe to tam 300-400 zł, mówimy o nowych. Żeby wiedzieć, jaki mamy czas, ile kalorii, jakie mamy tętno, no to najlepiej sobie zakupić zegarek z GPS. To jest zegarek, który nie potrzebuje internetu, wszystko mierzy na podstawie danych satelit. No minimum 700 zł, ale 700 zł to jest taki podstawowy zegarek, że tam za dużo parametrów nie ma. Taki już dobry, nawet bardzo dobry, tylko z rzędu 1000 zł. Żeby wiedzieć mniej więcej o naszej intensywności i treningu, naszego stanu wytrenowania, to potrzebujemy pas pomiarem TENT, tak zwany pas HR. No i do biegania to właściwie potrzebujemy buty i urządzenie, które będzie nam mierzyć nasz trening. No i odzież, tak? Wśród profesjonalistów no jest taka zasada, że raczej do biegania ubiera się jakieś stopki, bo jest chłodniej, wygodniej. Zakłada się albo spodnie, tak zwane maratonki, takie krótkie, przewiewne, 1/3 uda, jakby wysokość, albo spodenki sprinterskie, czyli obcisłe spodnie do kolan. No a koszulka, no to właściwie już zależy. Jedni biegają w takich kroju t-shirt, drudzy biegają w jakichś singletach, takich koszulkach bez rękawów. No jak jest gorąco, to niektórzy biegają bez koszuli. Jaka jest dieta takiego profesjonalnego biegacza? Na poziomie biegania, na poziomie województwa, nie ogólnopolskiego, znaczy w sumie ogólnopolskiego też, to nie stosuje się jakiejś specjalnej diety. No ja nie stosowałem, jedynie przed zawodami miałem określone zasady, jakby co jeść, ile przed zawodami jeść, ale tak to jakoś nie stosowałem specjalnej diety. Oczywiście ludzie, którzy walczą o medale mistrzostw Polski, mistrzostw świata, międzynarodowe, muszą stosować dietę, tak? Jakie były twoje największe sukcesy? W czerwcu 2019 roku, no to był brązowy medal mistrzostw Polski sztafet 800 metrów mix U18. Takim mniejszym sukcesem no to było mistrzostwo województwa na dystansie 1500 metrów, a w biegach ulicznych podczas festiwalu biegowego w Krynicy Zdroju raz wygrałem bieg na 1000 metrów, no więc te biegi na takie średnie dystanse, tak, 1000 metrów, mila, 3 kilometry, to dość są mocno obsadzone, więc to też można zaliczyć do jakiegoś sukcesu. Jakie są takie podstawowe różnice pomiędzy bieganiem typowo hobbystycznym, a takim już zupełnie zorganizowanym w klubie, który zajmuje się właśnie trenowaniem młodych biegaczy? W klubie przede wszystkim stawia się na wyniki, tak. W bieganiu amatorskim, no to przede wszystkim większość ludzi nie przekraczają za często
tej swojej strefy komfortu, tak? Będąc w klubie, no to ten sezon jest taki, że czasami robimy trening, po prostu nie sprawia nam to przyjemności, no ale trzeba to zrobić. A w bieganiu amatorskim ktoś nie da rady biegać, no to przestaje biegać. A w bieganiu w klubie, no to po prostu nie da się już biegać, ale trzeba to zrobić. Bardzo często się wychodzi z tej strefy komfortu w bieganiu, no, takim profesjonalnym na bieżni.